Robert Janowski, długoletni gospodarz programu Jaka to Melodia, postanowił oficjalnie odnieść się do krążących plotek i spekulacji dotyczących jego powrotu do telewizji. Informacje o jego potencjalnym powrocie do roli prowadzącego pojawiały się w mediach po tym, jak program przeszedł serię zmian kadrowych, w tym przejęcie roli prowadzącego przez Rafała Brzozowskiego. W obszernym wpisie na Facebooku, Janowski postanowił wyjaśnić i zdementować niektóre z tych plotek. Pierwszą z nich było twierdzenie, że ma zwolnić pracowników programu. Jaka to melodia? Ktoś we mnie wierzy i wymyślił, że pozwalniam. A ja mówię, że najpierw muszą mnie chyba zatrudnić w TVP, żeby cokolwiek. Póki co bez etatu. Nie trzeba zatem drżeć o przyszłość. Pracownicy programu mogą spać spokojnie, napisał Janowski, podkreślając, że aktualnie nie posiada żadnej umowy z TVP która umożliwiłaby mu wpływanie na losy pracowników programu. Dodatkowo, Janowski odniósł się do plotek sugerujących, że miałby zastąpić Rafała Brzozowskiego. Tutaj również postanowił wyraźnie zaznaczyć swoją pozycję, tutaj już przesadzili. Ustalmy jedno, to nie ja, ewentualnie, zastępuję Rafała, ale on, jeśli już, zastąpił mnie. Koniec, kropka. Jego komentarz podkreśla że każde kolejne powiązania jego osoby z programem wynikają z działania mediów, a nie z realnych decyzji zarządzających stacją. Dzięki tym wyjaśnieniom Janowski próbuje przywrócić spokój zarówno wśród fanów programu, jak i jego pracowników, dystansując się od medialnych spekulacji i podkreślając, że jego obecne plany zawodowe nie obejmują powrotu do Jaka to Melodia. W ten sposób stara się chronić zarówno swoją reputację, jak i spokój osób zaangażowanych w produkcję programu. Robert Janowski z charakterystycznym dla siebie humorem i dystansem skomentował krążące w mediach plotki dotyczące jego zawodowej i prywatnej sytuacji. Jego wpisy na Facebooku pokazują, jak bacznie obserwuje medialne spekulacje i z jakim spokojem potrafi je obalać. Prezenter wyraźnie zdementował plotki o załatwianiu pracy w TVP dla swojej żony, Moniki. Z ironią podchodzi do tych doniesień, sugerując, że nie jest w stanie załatwić pracy nikomu w stacji, skoro sam nie jest tam zatrudniony. Jego komentarze pokazują, jak absurdalne mogą wydawać się niektóre z medialnych spekulacji. Janowski również odpowiedział na plotki dotyczące rzekomego kryzysu małżeńskiego, podkreślając, że w jego związku wszystko układa się doskonale, co opisał w barwnym i obrazowym stylu. Użył metafor i żartobliwego tonu, aby podkreślić, że zarówno on, jak i jego żona są dalece od jakichkolwiek problemów małżeńskich, a ich życie rodzinne jest pełne szczęścia. Na zakończenie swojego wpisu, Janowski zaznaczył, że mimo niepewności zawodowej, życie toczy się dalej, a on sam wraz z żoną pozostają optymistami. Zapowiedział też, że jesień może przynieść nowe projekty i wyzwania, co może sugerować, że niebawem zobaczymy go w nowej roli lub projekcie telewizyjnym. Podsumowując, Robert Janowski z humorem i otwartością podchodzi do medialnych spekulacji, jednocześnie utrzymując silną więź z fanami, informując ich o swoim życiu i planach. Czy i jakie projekty pojawią się w jego karierze jesienią, pozostaje kwestią otwartą, na którą wielu czeka z niecierpliwością.